Zbliżam się do Tobie, Jezu mój kochany, całować Cię się i żarujące scenerię drugiej krzyżowej, z kilka dobrych stron, z 7, z 8, opisuje, co jest jej udziałem, kiedy jest na placu Piłata. Nie zdołam opisać, jak długo trwała ta podróż dnia między Piłatem a Faryzeuszem, te wrzaski, te wymiany. Jak wielka była cierpliwość skazańca. Czekałam wraz z nim na te ostateczne słowa, wypowiedziane mu przez tych, dla których szedł na ziemię. Nie chcemy Ciebie, nie chcemy Zbawiciela, Zwodzicielu. Tu wam kończę ostatnio mówiąc, że ten okrzyk bardzo głośny jest już w kościele wewnątrz. Usuwanie ołtarzy, widać jak mszy świętego ofiara, jest to uroczyste wołanie ustami naszych przywódców, kapłanów, was wszystkich. Nie chcemy Ciebie, nie chcemy zbawienia Zwodzicielu. Teraz, kiedy cały świat zdradził znów swojego Boga, pierwsza data była w raju, cały świat zdradził, bo Ewa i Adam to byli nasi przedstawiciele. Teraz nastąpiła druga zdrada, bo Rzym ówczesny był przedstawicielem całego świata. To było imperium ciągnące się do prawie granic Indii. Dziś przychodzi nam żyć w trzeciej zdradzie Boga. Tak jak wówczas współcześni faryzeusze i instytucja świątynia też zdradziły Boga. Zdawało się, jakoby niebo i ziemia sprzysięgły się przeciw niemu. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Ludzie ruszyli z miejsca. Ale jak najlepiej, aby jak najlepiej zobaczyć jak najwięcej krwi. Przerabiałem z nami lektury Marii Waldorty, w tym chciałem być Katarzyna Emerzia, ale wybadałem tematy. Na 20 nie zdążę, to nadgonię na drugi rok. U Katarzyny Emerzji perfekcyjnie pokazane, gdybyśmy nie mieli jej przed oczyma, to by nam było trudno zrozumieć, i o co to ludzie chodzi. Wszyscy wyszukiwali najlepsze miejsca, balkony, okna, narożniki ulic. Wszyscy, to był jęk szakali i wilków, by jeszcze idącego na kazańca pluć słowami, pluć psiną, rzucać kamienie, rzucać jajami, pomidorami, dzieci małe, to były dzieci. To było rykowisko Jerozolimy. 30 tysięcy ludzi wyżywa się na głowie. Wy się cieszcie, że i na was nie mniejsze stada się rzuciły. Przyznaliście do rycerstwa, do zakonu. Żadnemu ruchowi poza Radio Maria, media nie poświęcili tyle czasu i tyle ataków. Ludzie ruszyli z miejsca. Przeciskałam się wraz z nimi, a ich nieczyste myśli dotykały mnie w obrzydliwy sposób, jakby moje serce znalazło się wewnątrz piekła. Czyli Jerozolima ówczesna stała się piekłem. Święty Jan dalej mówił, pozamykajcie kapłanów, a ziemia stanie się obiektem spustoszenia.
I ci stało się. Pozamykali kapłanów. Jedna trzecia rzuciła sutannami. Ziemia staje się spustoszeniem. Ojciec Pio mówi, pozamykajcie kapłanów, a będziecie żyli jak zwierzęta. Pożeramy się. Czy zdajesz sobie bogata Europą i bogata Polską, żyjemy kosztem Afryki, żyjemy kosztem Chin, żyjemy kosztem Indonezji, Indii? Czy zdajecie sobie to, że my ich pożeramy? Moje serce znalazło się jakby wewnątrz piekła. Wszyscy pragnęli jego śmierci, śmierci okrutnej. Krzyż, krzyczeli. Tak, krzyż. Mają go ukrzyżować. Dzieci, na to się przygotujcie. Jeszcze mamy innego, że przyjdą momenty, przyjdzie czas, że będą nas wszyscy chcieli powiesić zgodnie z prawem. Bardzo dobrze. Będzie wywyższony tak, jak chciał. Jeśli dziś drażni różaniec w ręku, szkaplerz, płaszcz, to co dopiero będzie, jak nakręcą mechanizm technologiczny. Nikomu z was nie darują. O usta nikczemne, jaki zadają ból. Nie, nie, nie mogłam dłużej słuchać tego wrzasku demonów, ich ukrytej uciechy. Ja, matka, musiałam śpiewać pieśń uwielbienia, a mój Bóg potęgował jej moc. Wiecie, czemu taki pobożnościł się do żarty, mimo że dzień i zima, taki wiatr. Zrobiłem postanowienie, raz w niedzielę będzie zawsze procesja eucharystyczna. Chyba, że jest przepis inny. Raz w tygodniu procesja. Wszyscy go wyrzucają, a garstka na pustelni uwielbia Pana Jezusa. Te procesje czwartkowe, biały parasol nad monstrancją, parę osób idzie, dzieci mgła. Wy tego nie widzicie, ale tu modlitwa trwa. Rozumiecie? Macie mieć tą świadomość, że tu modlitwa trwa. Nie lękałam się nikogo i niczego, bo w świecie, w którym nie chce się Zbawiciela, nie ma już czego się bać. Jakie dramatyczne listy przychodzą rodziców błagających o pomoc. Opisują, co się dzieje z ich dziećmi, jakie mają piekła w domu. Pozamykane. Żaden psycholog, żaden ksiądz, nikt nie może pomóc. Przepraszam was wszystkich. Te listy czytam, omadlam. Nie odpowiadam, bo jest to nie fizycznie już nie do przerobienia punktu. Macie ogromny krzyż i po części rozumiecie mnie, dlaczego mnie media wykpiły 8 lat temu, kiedy mówiłem wam, po czym poznasz, że w twoim dziecku gotuje się piekło. W myślach moich przedzierałam się przez bolesne ciernie wszystkich obrazów i dźwięków, i uczuć, aby znaleźć się w końcu przy nim. Czysta oaza miłości i pokoju, wolna, bezpieczna przestrzeń dla jego oczu. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak ja Bogu dziękuję za tę waszą oazę miłości i pokoju, bezpieczną przystań przy was. Największym świętem dla mnie na pustelni w wymiarze zgromadzą wieczerniki. Cieszę się uroczystościami, ale to, co tu jest, to, co przeżywam, ta radość wiary, to pragnienie Boga przyda dzieci. Jeśli byłoby 100 chętnych, no to jest na stanie co 2 tygodnie robić te wieczerniki. Korzystają z cyferki, bo to musi być wytrzymane. Mogą być co 2 tygodnie. Mamy co miesiąc. Będziecie co 2 tygodnie. Zorganizujcie autobusy. To ja zaproponuję w kalendarzu taki, że
przyjeżdża Gdańsca, bo tu jest ten wieczór dla siebie. Pijdzie ludzi. Nie ma problemu. Modlę się dzisiaj. Umiłowany mój przyjmował tę karę, wyciągnął ramiona ze swego krzyża, jak do najdroższej mu ulubienicy. Czy potraficie tak umiłować wolę Ojca? Wyciągnął swe ramiona do krzyża, jak do najdroższej ulubienicy. Nie cudowna prawda o wielkości Boga. Matka Boża to wszystko rozumie. Nam już Bóg powoli daje te łaski, łamie nas do zrozumienia tajemnicy krzyża. Wielu z was rozumie, jak to cudownie, że nas prześladują, że nam komunii nie chcą udzielać, że wyzywają, że posądzają. Ma to dzieci niesłychany swój urok w Bogu. Czy potraficie tak umiłować wolę Ojca, uczynić ją swoją oblubienicą? Widok Jezusa obejmującego z miłością krzyż dodał mi nowej siły, dzięki której mogłam podążać krok w krok za Nim. Czcząc ziemię, po której stąpał, i powietrze, które wdychał zakrwawionymi ustami. Język, który zupełnie wysechł, jak kula, przeszkadzał mu w ustach. Jest dziś godzina 11. Pan Jezus od wieczerzy dzieci nic nie pił i mu niczego nie podał. Ile już oberwał w piwnicy kajdasza nocy, co tam z nim wyrabiano. Co przeżył przy biczowaniu. Kara za bluźnierstwa. Tu Matka Boża to odnosi do wysokiego języka, którymi obrażany jest Bóg za święte imiona wypowiadane bez czci, za kłamstwa i obłowy, za bezeceństwa, którymi kara się język stworzony przez słowo. W tłumie grabiów było pełno tych, którzy znaleźli się tam z powodu swojej głupoty i ciekawości. Pan Jezus też nas uspokaja, że wielu kapłanów, większość z nich, to co wprowadza w kościele, no to robi z głupoty, z ciekawości, z nieświadomości po prostu. Jest trendy, rozumiecie? Jest trendy. To samo było tam w Jerozolimie. Wydarzenie, tak tu, wrzas, to wszyscy lecą. Bardzo mała garstka uczniów i uczeń Jezusa, którzy przyszli, aby się modlić i towarzyszyć męce Zbawiciela. Tu Matce Bożej przede wszystkim chodzi o kogo? O pasterzy. I o garstkę pobożnych niewiast. Grupa pasterzy, która otrzymała łaskę światła prawdy w noc betlejemską, dzieci czekali 30 lat. Wierzyli, że On przyjdzie i że Jego znajdzie. I później oni wszyscy przyszli. Gdyby nie oni, Żydzi by ich rozłupali, tę garstkę kobiet. Tylko widząc wypracowane dłonie pasterzy, to opisuje Maria Waldorfa, wypalone dłonie, twarze Galilejczyków, ubali się. To trzeba pamiętać o tej postawie 500 niewiast. Stacja płaczące niewiasty pusta. To przyszły kobiety ze swoimi dziećmi uzdrowionymi. Te tu dostały łaskę, te stanęły. Jeśli wam kapłani mówią, że te urzędowe płaczki kłamią. Nie. Te niewiasty przyszły z serca. Przyszły podziękować, stanęły tłumnie, broniąc Jezusa na tym etapie, jakim mogły tylko to osiągnąć. Wtopiły się w zwyczaj płaczek w takim tłumie. Faryzeusze wiedzieli, że to jest optyka Jego. Jego Pan Jezus nie ganił ich, jak to często się tłumaczy. Nie, tylko przestrzegał, że te łzy będą potrzebne nad waszymi dziećmi.
jako rodzice, matki rozumiecie to wszystko dzisiaj perfekcyjnie. Ten stan ducha, kondycji wnętrza dopiero przychodzi z latami, jak dorasta. Słodkie usta mojego syna oddychały z bólem, jakby łkanie powietrza sprawiło mu ból. Spostrzegał go wówczas, kiedy przygnieciony swoim krzyżem upadł. Sznury, którymi przywiązany, wrzynały się w jego ciało. Świeże rany i nie pomagały mu wstawać, ale wchodził w jego ciało, tworząc nowe rany. Moje ramiona nie potrafiły znieść tego widoku. Rzuciły się z nieprzepartą siłą matczynej miłości. Czyli to logicznie. Po pierwszym upadku, mamy czwarty, w tym momencie Matka Boża, widząc to cierpienie syna, przełamuje wszystkie konwencje. Maria Waltorta opowiada w tym momencie, tłum się rozszedł. Nawet centurion Longin zatrzymał żołnierzy. Pozwólcie, tego matka. Żołnierze odstąpili i Matka Boża doszła do samego Zbawiciela. Dlatego kochajcie Matkę Bożą. Bądźcie szaleńcami miłości. Jak ja patrzę na Matkę Bożą, ja czekam na jej koronację. My ją uroczyście poniesiemy. Już pan Andrzej pamięta, musi zrobić lektykę Matce Bożej. To pan trąba, ale ona musi być dostojnie jesiona. Przez 8 rycerzy w pięknych płaszczach rycerskich gdzieś tam. To się musi ziemia czuć, kiedy będziemy na jej głowę wkładali korony. Oczy mego Jezusa, przebudzone bólem, ujrzawszy mnie, opowiedziały mi wszystko. Cenzor będzie mówił, że to wyobraźnia, biedny kapłan, pozbawiony serca i dla matki. Ja się nie umiem wtopić w to, co Matka Boga opisuje, to, co widziała. Czysty realityt, subtelny, z detalami, co ona przeżyła. Pierwszy świadek, najwiarygodniejszy, przelewa nam na papier te dzieci w scenerię. I oni mają jeszcze problem. W jednym spojrzeniu mój syn wyraził to, czego opowiadanie zajęłoby całe księgi. Milczenie niezliczone księgi mądrości cierpiącej przez miłość. Zrozumiałam każde zdanie, każdą myśl najdrobniejszą, każdy jęk, żal, który zapisał się w moim sercu, każda przelotna udręka odbiła się na jej pamięci. Przecież Matka Boża, co tu w tej chwili opisuje, to było krótkie spotkanie drogowe. Przecież ona opisuje ten komputerowy dzisiaj. To jest wiązka wiatru. Skoro myśmy stworzyli już taki system, że w ciągu sekundy przylatuje tyle terabitów informacji, no to co? Bóg, spotykając się z Bogiem, Bóg daje łaskę, że wszystko w sekundzie wiesz. Przecież na czym polega otwarcie prawdy oczu, kiedy przed nami staje Bóg, bo dziś tysiąc lat są coraz częstsze po świecie. W sekundzie widzisz Boga i znasz całą swoją nagość. Bo jak stajesz przed świętością, to najpierw prawda nagości, rozumiecie? Ludzie szaleją. Skąd ty to wszystko wiesz? I jest wtedy ta prawdziwa ocena Bogu. Bóg, wiecie, jakie wiecie człowieka? Znałam jego twarz. Uczyłam się jej przez całe życie, oglądając jego pragnienia, odgadując, co powie, zanim otworzyła usta. Mój syn, mój jedyny. Czy to jest wyobraźnia? Czy moja mama zna każde moje pragnienie? Moja siostra, jak ja się żyję blisko, to matka wszystko wie. Ona po ruchu ust wie, co mi smakuje. Co się dzieje w człowieku. Czyli Matka Boża opisuje to realnie. Ona wszystko wie, widząc tą twarz. Ona poznała w sekundzie całe morze cierpienia i tajemnicę tego wydarzenia.
To jedno spojrzenie wystarczyło nam na długą rozmowę. Za rozmowę, która trwałaby latami. Bo kiedy kochasz, miłość mówi o wszystkim. A kiedy wszystko, na wszystko odpowiada, nie trzeba nic więcej. Amen.